Witam Cię w pierwszym odcinku serii Lepiej zrozumieć. Nazywam się Joanna Zaremba i jako nauczyciel języka angielskiego postaram się lepiej wytłumaczyć Ci wybrane zagadnienia gramatyczne. Na dzisiejszej lekcji poznamy przymiotniki, a dokładniej mówiąc funkcje przymiotników, podział przymiotników, zasady stopniowania przymiotników krótkich oraz długich, konstrukcje porównawcze done oraz wykonamy kilka zadań w praktyce. Co opisują przymiotniki? Przymiotniki służą nam do opisywania cech, nadawania dodatkowych cech osobom, przedmiotom oraz zjawiskom. Dostarczają dodatkowych informacji do zdania. Zobaczmy na trzy przykłady. A difficult test. Słowo difficult, trudny, opisuje nam ten sprawdzian. Jaki ten sprawdzian jest? Trudny sprawdzian. A difficult test. Słowo beautiful opisuje nam osobę. Zatem piękna dziewczyna to będzie a beautiful girl. Oraz strong, oznaczający silny. Słowo charakteryzuje nam zjawisko, charakteryzuje nam wiatr. Zatem silny wiatr, a strong wind. Podział przymiotników. Przymiotniki dzielimy na trzy główne kategorie. Są to przymiotniki krótkie, przymiotniki długie oraz przymiotniki nieregularne. Jak sama nazwa mówi, przymiotniki nieregularne to będą wyjątki. Ich będziemy uczyć się na pamięć. Natomiast rozróżnienie przymiotników krótkich od długich polega na policzeniu sylab, podzieleniu ich na sylaby. Zatem jednosylabowe przymiotniki będą krótkimi. W tej grupie również znajdują się niektóre dwusylabowe przymiotniki. O tym warto pamiętać, na to jeszcze zwrócimy dzisiaj uwagę. Przymiotniki długie są to 3, 4, 5-sylabowe wyrazy oraz właśnie niektóre dwusylabowe przymiotniki. Także na to dzisiaj jeszcze przed nami stopniowanie przymiotników krótkich. Zobaczmy. Mamy w stopniu równym, czyli w stopniu, od którego wychodzimy, słowo long. Long oznacza długi. Dłuższy będziemy tworzyć poprzez dodanie odpowiedniej końcówki, longer. Stopień najwyższy charakteryzuje się tym, że w nim dodajemy przedimek określony d oraz odpowiednią końcówkę, czyli est, the longest. Czyli zawsze wychodzimy od tej bazy, od stopnia równego. Dodając końcówkę r, powstaje nam stopień wyższy. Dodając the longest, tworzymy stopień najwyższy. Przed nami kilka przykładów wystopniowanych przymiotników krótkich. Zobaczmy. Cheap, czyli tani. Cheap, cheaper, the cheapest. Sweet, słodki. Sweet, sweeter, the sweetest. High, wysoki. High, higher, the highest. Long, długi. Long, longer, the longest. Cold, zimny. Cold, colder, the coldest. Warto zapoznać się z pozostałymi przykładami. Natomiast na pierwszy rzut oka widzimy, że wszystkie te przykłady po lewej stronie wystopniowane są na zasadach ogólnych. To znaczy, dodajemy odpowiednie końcówki r w stopniu wyższym i d, est, przedimek d i est w stopniu najwyższym. Po stronie prawej mamy do czynienia z pewnym wyjątkiem. To znaczy, jeżeli przymiotnik kończy nam się na e, to znaczy, zobaczmy na przykładach, safe, nice, large. Nie ma zatem potrzeby podwajać tej litery, która już jest, czyli e. Zatem dopisujemy brakującą. W przypadku stopnia wyższego będzie to r, a w przypadku stopnia najwyższego będzie to est. Przymiotniki krótkie, zasady stopniowania. Przed nami tabelka pokazująca pewien wyjątek. To znaczy, jeżeli mamy przymiotnik krótki,
jednosylabowy, taki jak big, hot, wet, sad, który zakończony jest w charakterystyczny sposób, mianowicie samogłoska plus spółgłoska na końcu. Na zielono oznaczyłam samogłoski, natomiast końcówki na niebiesko to są spółgłoski. W tej sytuacji będziemy musieli podwoić ostatnią spółgłoskę przed dodaniem końcówki ery. I to się tyczy oczywiście stopnia wyższego, jak i najwyższego. Przed tym naszym ogólnym stopniowaniem dokonujemy podwojenia ostatniej spółgłoski. Kolejna zasada. Przed nami przymiotniki zakończone na y. Zobaczmy. Funny, happy, sunny, heavy, easy. Wszystkie je łączy po pierwsze. Ostatnia litera, to znaczy są zakończone na y, oraz mają dwie sylaby. Zatem, tak jak powiedziałam, niektóre przypadki dwusylabowe będą traktowane jako przymiotniki krótkie. I to się tutaj pojawia. Z tym, że musimy tutaj pamiętać o jednej zamianie. Nie możemy dopisać końcówek używanych do stopniowania, czyli ery i esyty, bezpośrednio do y. Literę tę należy zamienić na i i dopiero po tej zamianie dodajemy końcówkę ery i esyty. Zatem proponuję przeczytać te przykłady, zapoznać się z nimi tak wizualnie, bo to też nam dużo pomoże w nauce. Przymiotniki długie. Przymiotniki długie, czyli niektóre dwu-, trzy-, czterosylabowe. W momencie, kiedy mamy już słowo bazowe, czyli stopień równy, dość długie, to znaczy jest to wielosylabowy wyraz, dodawanie końcówki do tego wyrazu sprawiłoby, że słowo będzie ciężkie do wypowiedzenia. Nie będzie nam coś pasowało w tym słowie. Dlatego z pomocą przychodzą tutaj dwa określenia, które stawiamy przed tym przymiotnikiem. A są to odpowiednio w stopniu wyższym more beautiful, bardziej, tak? More beautiful oraz najbardziej, czyli the most beautiful. Nie dodajemy końcówek, stawiamy słowo przed i to stanowi stopniowanie przymiotników długich. I to są również zasady ogólne. Zobaczmy na kilka przykładów. Popular, popularny. Popular, more popular, the most popular. Expensive, drogi. Expensive, more expensive, the most expensive. Exciting, ekscytujący. Exciting, more exciting, the most exciting. Important, czyli ważny. Important, more important, the most important. Enjoyable, przyjemny, sprawiający radość. Enjoyable, more enjoyable and the most enjoyable. Przymiotniki nieregularne, czyli takie, które musimy nauczyć się na pamięć, ponieważ każde słowo to inny wyraz. Nie mamy tutaj zasady, którą możemy zastosować poprzez albo dopisanie końcówki, albo postawienie odpowiedniego określenia przed, aby te przykłady wystopniować. Zatem koniecznie do zapamiętania. Good, czyli dobry. Good, better, the best. Bad, czyli zły. Bad, worse i the worst. I dwa przykłady. Far, daleko. I tutaj w pierwszej sytuacji będziemy mówić o takim oddaleniu w przestrzeni. Far, farther, the farthest.
oraz drugi, far, oznaczający daleko. Lecz tutaj chodzi o oddalenie w czasie, w przestrzeni. Zatem będzie to far, further i the furthest. Kolejny punkt. Konstrukcje służące do porównania ze sobą dwóch rzeczy, dwóch osób, dwóch zjawisk. Porównując, będziemy, co najważniejsze, stosować przymiotnik w stopniu wyższym. W stopniu wyższym oraz odpowiedniego słowa, czyli than, oznaczającego niż bądź też od. I zobaczmy na pierwszy przykład. Pływanie jest łatwiejsze niż żeglowanie. Zatem swimming is easier than sailing. W tej sytuacji mamy do czynienia z przymiotnikiem krótkim, easy. Pamiętamy, że w tej sytuacji Y zamieniamy na I, dopisujemy końcówkę ery. Oraz słowo dan, ono będzie stosowane w każdym z przykładów. Także to jakby nie ulega zmianie. Kolejne. Tim is more intelligent than Ted. Tim jest bardziej inteligentny niż Ted. Porównujemy dwie osoby. Słowo intelligent to przymiotnik długi, zatem dodajemy słowo more intelligent. Oraz ostatni. My sister is a better dancer than me. Moja siostra jest lepszą tancerką niż ja. W ostatniej sytuacji mamy do czynienia z przymiotnikiem nieregularnym, z wyjątkiem. Dlatego jest to forma better. W zadaniu piątym wstawiamy przymiotnik w stopniu wyższym lub najwyższym. I najważniejsze w tym momencie jest potrafić rozróżnić, kiedy stosujemy stopień wyższy, a kiedy stosujemy stopień najwyższy. Zatem często jest tak, że stopień wyższy będziemy stosować w momencie porównywania ze sobą dwóch rzeczy, zjawisk, w konstrukcji z den, natomiast stopnia najwyższego użyjemy, aby podkreślić kogoś, tak, wyodrębnić kogoś na tle innych. To znaczy, ktoś albo coś jest najlepsze w danej grupie. Na przykład dany budynek jest najwyższy w mieście. Tak? Dlatego będziemy stosować stopień najwyższy, aby pokazać, że coś jest naj w danej grupie, w danej kategorii. Także tak ogólnie możemy to rozróżnić. Zobaczmy. Is football easier than surfing? Mamy tutaj pytanie, czy piłka nożna jest łatwiejsza niż? Zatem będziemy podkreślać, wytłuszczać ważniejsze elementy. Mamy słówko done. No i tutaj jest już od razu dana sugestia, że tworzymy porównanie. Zatem potrzebujemy stopnia wyższego. Football is easier. Y zamieniamy na i i dopisujemy odpowiednią końcówkę ery. These are headphones ever. I mamy zastosować słowo bad, czyli zły. Wiemy, że przymiotnik ten jest wyjątkiem, dlatego ja proponuję cały ten przykład podkreślić. I teraz tak. Będziemy stosować stopień najwyższy, ponieważ to są najgorsze słuchawki, tak? Jakie do tej pory, nie wiem, miałam, powiedzmy. Więc potrzebujemy stopnia najwyższego. These are the worst headphones ever. Kolejne. For my parents, cycling is dancy jumping. No i znowu konstrukcja, w której porównujemy dwa sporty. W tym przypadku zatem przymiotnik safe
kończy się nam na literę E, zatem dopisujemy tylko brakującą literkę R. How high is building in the world? Tak? Jak wysoki jest najwyższy budynek na świecie? W tym momencie myślimy o kategorii budynki największe na świecie, zatem pytamy o ten najwyższy na świecie. How high is the highest? Tutaj powinna być. The highest building in the world. Kolejny. Dodgeball is down tennis. Używamy słówka przymotnika cheap. Słowo done wskazuje nam na porównanie. Porównujemy grę wzbijaka z grą w tenisa. Zatem gra wzbijaka jest tańsza niż gra w tenisa. Zatem będziemy stosować słowo cheaper. Przymiotnik krótki. Tak, tutaj jeszcze powinniśmy o tym wspomnieć. Szóstka. How fast is animal in the world? Tak, czyli znowu pytamy się o najszybsze zwierzę na świecie. How fast is the fastest animal in the world? I tutaj taką pomocą powinno być dla nas to określenie, podkreślę je zatem i tutaj w przykładzie wcześniejszym też się ono pojawiło, bo pytamy się o coś najlepszego, najszybszego, najwyższego na świecie, czyli w tej kategorii na świecie. Is dodgeball done basketball? I stosujemy słowo boring. Znowu pojawia nam się porównanie, pytanie z porównaniem. Czy gra w zbijaka jest bardziej nudna niż gra w koszykówkę? Zatem is dodgeball more boring than basketball? Mhm. I kolejne zdanie. I think horse riding is... I mamy done dancing. Zatem mamy opinię. Uważam, że jazda konna jest bardziej ekscytującym sportem niż tańczenie. Exciting jest to przymiotnik długi, zatem dodamy odpowiednie słowo. More exciting. Kolejne. Is July month of the year? Miesiącem w roku. I tutaj jest to podpowiedź dla nas. Miesiąc w roku. Czy lipiec jest najbardziej mokrym miesiącem w roku? Is July the wettest month of the year? I think that Katie is girl in our class. Dziewczyną w naszej klasie. Uważam, że Katie to najpiękniejsza dziewczyna u nas w klasie. Tak? Ona jest najładniejsza w danej grupie osób, czyli na przykład w naszej klasie. Zatem stopień najwyższy. The most beautiful girl in our class. My house is i podpowiedź in our area, czyli w naszej okolicy, w naszym tutaj obszarze. Zatem mój dom jest największy w tej okolicy. The biggest. Windsurfing is done swimming, czyli mamy porównanie dwóch sportów. Windsurfing is more dangerous than swimming. 13. For me, autumn is season of the year, czyli porą
w roku. Według mnie jesień to najbardziej kolorowa pora roku. Również wyróżniam ją w tej kategorii jako najbardziej kolorową. Zatem stopień najwyższy. The most colorful. A computer is... Dany laptop. Porównujemy dwa sprzęty. Komputer jest większy niż laptop. Zatem a computer is bigger than a laptop. Football and volleyball are sports among my friends. I teraz mamy dwa sporty. Piłka nożna i siatkówka to najbardziej popularne sporty wśród moich przyjaciół. Tak? I znowu among my friends. Wśród moich przyjaciół te sporty są najbardziej popularne, najlepsze. Zatem tutaj również postawimy na stopień najwyższy. Football and volleyball are the most popular sports among my friends. I think that sailing is... Uważam, że żeglarstwo to wodny sport. Najlepszy wodny sport. Zatem the best water sport. I tutaj również sytuacja wyjątkowa, przymiotnik nieregularny. Tutaj nam się pojawia, więc to wyrzucamy. Swimming is... pływanie to sport sprawiający największą radość, największą przyjemność. Najbardziej przyjemny sport. Zatem swimming is the most enjoyable sport. For me, sailing is... No i znowu porównanie, niż. Zatem sailing is more interesting than football. Donuts are dane cheesecake, tak? Porównujemy teraz pączki ze sernikiem. Mamy właściwie sytuację wyjątkową, ponieważ jest to przymiotnik nieregularny, zatem będzie worse. Donuts are worse than a cheesecake. Korzystając z podanych słów. Na początku stworzymy zdanie, postaramy się porównać słonia i kota. Słoń jest cięższy niż kot. Stosujemy tutaj stopień wyższy przymiotnika oraz słowo done. Natomiast a blue whale is the heaviest. Jest najcięższy. Kolejny. Big. Monaco, Poland, the USA. Poland is bigger than Monaco, ale the USA is the biggest. Lecz w tym przypadku USA jest największe. I przykład tak samo zawiera stopień wyższy i słówko than. Healthy. Soda, orange juice, water. Orange juice is healthier than soda. Ale water is the healthiest. Difficult. English, French, Chinese. Zatem French is more difficult than English.
lecz Chinese is the most difficult. Stopień wyższy tej sytuacji to dodanie słowa more, ponieważ jest to przymiotnik. Jest to przymiotnik długi. I ostatni. Bike, car, a plane. A car is faster than a bike. A plane is the fastest. Lecz samolot jest najszybszy. I podobna sytuacja. Przymiotnik krótki, zatem dodajemy końcówkę ery oraz słówko dan, niż, od.